Definitywnie. Ta butelka, co jest pod kontrolem, której chyba nie mam w ogóle. Oto? No to se skraftujemy od razu. No, trzy flaski mamy. To z tego możesz, człowieku, nawet raka uleczysz. Gościu. To nawet pewnie wydłuża czas życia, jak to będziesz pił. Do której streamek? Zobaczymy. Zobaczymy też jak... bo jeżeli na przykład będzie jakiś giga zajebisty boss fight, na przykład dojdę do końcówki gierki, a na przykład będzie koło północy, to wiecie, skończymy na przykład o pierwszej, znaczy skończymy jak skończę grę. Zobaczymy jak to będzie trwało długo też, to nie? Bo akurat ten bossik poszedł dosyć szybko. Czyli tak, mamy już zabiliśmy trzy wampirzyce oraz Madame de Troch, jak ona miała? De Tro? Jakoś tak się wymawiało ten i... Właśnie coś tak, kurwa, czułem. To zwykłe zombie są. Wiecie co? Ja sobie skraftuję ammo do pompy. O. O. Ciach. O. Tak, chciałem chyba to obiec. Tak? Nie, moment, jak ja muszę iść? Ej, tu jest jakieś coś! Moment! To Dimitresk, o właśnie, Dimitresk, ale tu jest jakieś coś, to ja tam się wracam. Tak? Dobrze idę? No, powiedzmy. O kurwa, nie trafiłem. O, teraz trafiłem. Upadł identycznie, czy... Aha, dobra, nieważne. Myślałem, że to jest jakaś animacja umierania odpalona. Moment, bo tam jest jakiś skarb chyba. O tutaj, tak? Chyba będziemy jeszcze czegoś potrzebować, tak mi się wydaje. Chyba jeszcze będziemy czegoś potrzebować. Fragmentu tego... tej płytki takiej. Okej, no to wracamy do zombiaków. Siema, kurwo. Peace. Dobra, daj mi ten pistolet spod czwórki, bo on chyba był dobry. Tak. Wow! Myślałem, że przerwę animację tym strzałem jednym. Nie mam, mamo. Dobra. Potrzebujemy fragmentu płytki jeszcze na grobowej. Nie pierdź mikrofonie. No dobra. Czy puszczę socjale dla widza? Co to kurwa znaczy? O kurwa! O, ale pompa zajebista! To musi mieć jakieś giga obrażenia chyba, co? Wygląda ślicznie ta pompa. Powiedzcie mi, że to ma jakieś zajebiste obrażenia ten shotgun. Ona musi mieć jakieś giga bomby chyba, co? Open. Sam. Znalazłem kulę, słońca i księżyca. Cokolwiek to kurwa znaczy. Jak ja teraz mam iść, żeby wrócić? Kurwo jebana! Chyba gierka chce, żebym przetestował, co? O. No nic... Ściągnęło go na trzy strzały, to ja nie wiem, czy to jest dobry wynik, czy nie. Ty, a to sprawdzałem, czy się nie dało? Okej, już wiem po co była nam... Już wiem po co nam była ta kula. No to dobrze, że ją znalazłem. Tak czystym przypadkiem, ale... Aha, czy ja to muszę tak delikatnie poprowadzić. Dobrze. To myk. Powoli. Chcieliście Marble Sound Stream, to macie kulki, kurwa. Ale nie o VIP-ka. Oj, kurwa. Dobra. No.
O. No i super. To by było... Onyx Skull. Okej. Explosive Rounds? Lasers Key? Kurwa, i mi rzeczy wpadły do kieszeni nagle w jednej chwili. Ja pierdola. Mistress Donna, Mother Miranda zaadoptowały córkę. Prawdopodobnie tą córkę to ja teraz zajebałem. Miss Claudia. Wydaje mi się, że ta, którą ja zabiłem teraz... Uspokój się, kurwa, na mikrofonie jebany. Wydaje mi się, że ta, którą ja teraz zajebałem, to była właśnie Claudia. Tak mi się wydaje, że to była Claudia. I wiecie też, co mi się wydaje? Że... Kurwa, moment, co? To jest w wiosce, co nie? Tam, gdzie był ten taki baranek, znaczy koziołek, i tu była ta taka śmieszna kapliczka, do której się nie da wejść, a tam jest jakiś item w środku. O, wydaje mi się, że to będzie do poruszania się po całej mapie. Wiecie, co chodzi? Że... Żeby wracać do jakiejś lokacji, typu na przykład do tego grobowca, właśnie będziemy używać tych studzienek. Zaraz rozpierdolę ten mikrofon, kurwa, znaczy tego voice moda. Tak mi się wydaje. Uwi. Orki przeciały pod nami. Okej. Jak tepek w Wiedźminie? No coś takiego. Gdzie mam teraz iść? Siedzę. Dobra, kurwo, cię omijam. Nie mogę go ominąć, bo wystaje z podłogi, chłop. O, już mogę nagle, zobacz, jaka magia. No nie mogę ich ominąć, jak wystają z podłogi. No co za kurwa gówno? O. Co za gówno? To przez voice moda? Ta, bo voice mod się tam haczy, kurwa. Voice mod też jednocześnie sprawia, że moje mikro brzmi 70 razy lepiej. To wszystko takie... O ty kurwo. Laleczkę se kupił, kurwa. Bardzo. Kuchnia? Ty kurwa kuchnię otworzył, jebany. No to ciekawa sprawa. Patrzcie, ile kosztuje Lady Dimitrescu. 25 tysięcy. Oh, Lady Dimitrescu. Beautiful even in a good deal. If I say so myself. Przeczytaliście, co napisał? Że miała fajne te... Kurwa... bioderka. You wish to make a purchase? Mógł powiedzieć, że she kinda tygdął. Mógł napisać, że była, wiecie, hit. A nie, że jakiś tam, o, bioderka ma. Fajne. Wewe. Lockpick. Kurwa, ja mam tego leczenia. Dużo ammo. No kurwa, co się dzieje dzisiaj z tym kurwa procesorem jebanym? Confirm. Mamy pierdolone 57 tysięcy. Mogę coś kupić fajnego? O kurwasz. Będzie można robić wybuchową amunicję. I flesze. To ja to chcę, kurwa. To też chcę. To jest tanioszka, to daj. Tych min ja nią nie używam. A WP też nie używam raczej. Bardziej pokaż mi upgrade'y. I to teraz pytanie, czat. Ulepszamy tą pompę teraz do końca? Tą pompę, którą mamy? Czy ulepszamy tego taka? To jest dobre pytanie. Czy chcę ulepszać to, co mamy teraz? Nie. Lepiej ulepszać tego taka, bo on domyślnie bije za 760, a to bije za 640. To już to jest z domysłu lepsze i będzie biło za 800.
A pytanie, ile bije ta pompa na maksie wtedy? Kurwa, ciężkie decyzje. Kurwa, może pistolet ulepszyć na fulla i rate of fire zwiększyć? Aja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 j. Kurczę, bele, nie wiem. Tego taka na pewno bym wziął. A to kosztuje 16 tysięcy, kurwa. Ale używa zwykłej amunicji pompowej. Sprzedaj starego pistola, aby skitu, bo się da chyba, co nie? Mogę sprzedać stary pistolet, ile nie on niby kosztuje, ten Lemmy. 20 tysięcy. To też jest jakiś pomysł. On ma, czekajcie, jeszcze porównajmy sobie statystyki. Ten nowy pistolet, który mamy... To jest ten. On ma ile naboi? 7, a ten ma 12. 2,9, 2,5. 0,27, 0,42 i to domyślnie bierz też... Dobra, to ja to sprzedam. Sprzedam go. Normalnie, ten idzie na sell. Ten Lemmy już się nie przyda. Ten nowy pistolet jest lepszy. A może tak samo zrobimy z shotgunami? Dobra, zaraz zrobimy jakiś giga... To jest coś do Lemmy, to się nie przyda. Improved grip. To możemy kupić improved grip. Lepszego gripa będziemy mieli. I teraz jeszcze sobie go ulepszymy. O. Ciach. 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 Dobra, i to już jest jakiś gigapistolet. Sprzedam lepszy? Nie, sprzedam Lemmy. Ten bije więcej. Jest kurwo jebana! Przestań. Zaraz odinstaluję tego voice moda, jak baga kocham. No, ale mi zostało sprzedane. No i git. O. No, bo to ma większy firepower. Plus i tak ja pewnie będę pompy używał. O, sejwik tu jest, poksąp. Dobra. No i co? No i z tego pistolka będziemy strzelać. No, i chuj. Jeszcze pokaż mi. Tutaj kumuję. Jest to kurwa syf, szczerze mówiąc. To może bym ammo kupił? A nie, mogę sobie skraftić przecież. Dobra. A to? Explosive roundsy. Metal scrappy gunpowder. Dobra, zobaczymy. 4. Dobra. Teraz zastanawia mnie jedna rzecz. Do czego jest potrzebny ten klucz? Lutiera, jak zwał, tak zwał. Ha, tutaj mamy nogi. W tej flaszce mamy głowę, w tej mamy nogi. Pokcam. Teraz jesteśmy spoko. Ała! Spoko, poleje się fiolką. Nie zostaną za długo, to nie jest wilk. No kurwa, to ewidentnie nie jest wilk. Moje nogi nie działają, przepraszam, Luisa, proszę, wybacz mi. Spoko. Luisa mówi, że przebaczyła. Ale to są konie rozpierdolone, co nie? To normalnie. Jakieś kwiatuszki. Czekajcie, weźmiemy sobie jeszcze... Aha, nie mogę sobie shotgun ammo zrobić. No to chuj mi w dupę. To gdzieś sobie chodzi tutaj dookoła. Dzień ci poprawiłem? Zajebiście, miło mi. Moment, mam tutaj mapę tej lokacji? O kurwiszon, mam.
A co to są za skrzyneczki fajne nagle się pojawiały na mapie? Maestro's Collection, co to jest? Louisa's Heirloom? Co to są za rzeczy na mapie, na mapie nagle mi się pojawiały do chuja? Ale i tak musimy, wróćmy tutaj, bo tutaj było ten. Tak, pójdę ten, pójdę. Wróćmy się na chwilę, bo tam dużo rzeczy jest do ponadrabiania. Na pewno ten ptak tam jest taki, co miałem go rozjebiać, ten taki niebieski, co nie? On jest gdzieś tutaj po lewej. W tej części wioski chyba nie poruszają się żadne oponenty. O, i tutaj. Kurwa, ale żem wykrakał. Wykrakałem strasznie, mówię, kurwa, wyszli, a tu chuj. I tu było coś do zebra... Okej, okay, czyli teraz musimy wrócić do... O ja pierdolę, aż tutaj? Ile zbiegania? Kurwa mać. Ile biegania będzie, kurwa. I tu coś jest. I tu coś jest. Wróćmy najpierw do Luizy. Jestem ciekaw, co jest w domu Luizy. Jakieś znajdźki pododawali. Jestem kosmicznie ciekaw, co tutaj jest. Jakichś takich... podżbanych rzeczy. No proszę, już nic, niech już nic kurwa na mnie nie wyskakuje, nic mi nie gryzie, nic mi nie bije, nic kurwa nie próbuje ze mnie wyssać krwi. Dajcie mi spokój. No nic więcej nie proszę. Kurwa, jeszcze razem nie tak chciałem, chyba. O, tu. A model shotguna kup? Ta, wrócimy się zaraz. Wstaniesz? O, chyba już nie wstanie. Ale się jakoś polazłem kurwa naokoło, co nie? Standardowa moja sytuacja, standardowa w moim wykonaniu. Kurwa. Gówno. Kurwa, no gubię się, dlaczego wszystko w tej lokacji wygląda identycznie? No, dobra. Kurwa gówno, no tak. Jak się szło do domu Luizy? Tamtędy chyba. A to jest sześcioskrzydły, to tam też nie otworzymy. Dobra, mam. I teraz pytanie, co jest w domu Luizy? Tam jest na pewno zgliczowany ptak. Zgliczowany, to kurwa mikrofon zajebony w dupę pierdolony. Oczywiście, że coś musi bronić tego, tak. Magnum Ammo? Czym jest ammo do Magnuma? Przepraszam je kurwa bardzo. Dobra, pokaż tego Herluma. Necklace Luizy. Co to w ogóle daje? Do rewolweru? Aby skito, Magnum to mój rewolwer. A to rewolweru nie znalazłem. Ty, to dużo jest broni w tej grze. No to wam powiem, mają rozmach skurwysyny. Mają rozmach skurwysyny w tej części. Patrząc na to, co było w poprzedniej części, a tutaj, no to... Różnice są duże, no. Więcej broni, więcej znajdziek, olbrzymia mapa, o wiele więcej postaci. No, wam powiem szczerze, na ten moment, ten Resident wciąż do końca nie wiem, o co tu chodzi. Dlaczego tutaj jest takie dymy się dzieją na zasadzie...
jakichś nadprzyrodzonych mocy i tak dalej. Ale, no, wam powiem, na ten moment najlepsza część Residenta, w jaką grałem. Dawaj, kurwa, full pizda. Się nie będę. Thank you for your patronage. To. Oh, yes. No, nie wiem, Imo Zajebis to jest ta gra, naprawdę. To sprzedajemy. No i gdzie jest ten... Louisit niby. Ej, nie da się tego sprzedać. Ej, nie da się sprzedać tego neklesa Louisy całego. Kurwa, przestań pierdzić, no śmieć ujebany. Nie da się go sprzedać, kurwa. Kurwa, gówno. To think I would buy such things. Więcej cyców? Nie, no akurat cyce nie są most important w gierce komputerowej dla mnie. Aż tak. Moment. Gdzie my teraz mamy, kurwa, iść? Gdzie my mamy iść? Jestem giga zdezorientowany. Zbierać roast? No tak, ale kurwa... Moment. Ceremony. Tak, to jest chyba dobry pomysł, że ja pójdę, odniosę ten cały nagrobek, co tam był, tutaj. Ciekawi mnie, co dalej, bo tych skrzynek jest dużo, zobaczcie. Mamy iść teraz tutaj na dół, tutaj mamy iść chyba. To jest nasz cel obecny. A to są jakieś znajdźki po prostu tutaj na mapie. Ale i tak chcę, dobra, to i tak, pójdę po tego skrzynka, po tą skrzynkę pójdę i idziemy na dół do bossa. I jak coś, to sobie po prostu na offstreamie porobię te resztę tych, bo ja tutaj też nie chcę was po prostu zanudzać szukaniem, kurwa, jakichś znajdziek po prostu, które nic nie dają. No tak jak widzimy, podniosłem ten Louisa's Necklace i on kompletnie nic mi, kurwa, nie dał. Myślałem, że przynajmniej, nie wiem, będę mógł go sprzedać? Cokolwiek. O. No to ciekawe. To wracamy się tam, no. Sas? Dlaczego piszecie sas? Amogus. O. Zbrojny stream jest spoko, będzie? No. Bo to będzie takie chodzenie po prostu do lokacji, żeby... po prostu coś tam ciućknąć, co nie? Pierdolony kozioł! Przecież on mnie zaatakuje, chyba. Bestia jebana. Ja idę dalej. Ja go, kurwa, zostawiam, tego kozła. A, oczywiście, że nie idę dalej, bo to wobec proste przecież. Pierdolony kozioł, ty. Jakby mu jakąś bombę rzucić, żeby z nim nie walczyć za długo, ale niech se żyje, wyjebane on na niego. Zajeb go, kurwa. Z noża. Ja pierdolę! Kocham tą grę. Rzucam mu, kurwa, minę pod nogi i czat wyjebany mam. O kurwa! Gdzie spierdalasz ten ciak ujebany? Więcej was stara dziwka jebana nie miała?
Wow. Kurwa, ile to się tego ammo? O, hejcie miś. Sprawdzę Instagrama, jasne. Przeczytam tylko sprawdź Insta. Zaraz zobaczę tego rozpierdolę. Da się to zabić w ogóle? O kurwa, ale też nie trafiłem. No i ammo już nie mam do niczego. Explosive rounds. Jak mogę je equipnąć niby? Do czego one są? Do tego są? Grenade launcher. Nie mam grenade launchera, kurwa. Dobra, no to będę na scope napierdalał z WP, no co? Kurwa. Ała, ale ta broń jest wolna. Kurwa mać. Kurwa mać. Ale ten celownik to jest kurwa do cipy. No. Lata przy każdym ruchu oponenta. To jest pierwszy taki rezydent, w którym kurwa. W którym oponenty mają taki ten. To są jakieś endgame bossy, kurwa, czy o co tu chodzi? No bo nie wiem dlaczego, ale tak to. Tak to wygląda. Ja chyba potrzebuję czegoś zajebiste, coś zajebiste chyba muszę mieć, wiecie? Tak mi się wydaje, że chyba muszę tutaj wrócić w późniejszym momencie gry. No bo... Dobra, zawsze mogę zrobić YOLO. Kurwa, nie ten przycisk, nie ten item. Zbugowałem się. Nie, szczerze, ja bym wczytał save'a. Wiecie dlaczego? Bo zmarnowałem. Nie mam żadnego ammo. Żadnego już ammo, kurwa, nie mam. A tutaj w środku pewnie będzie jakieś gówno. Co tu niby takiego jest? Tu się pierdolni. Wczytuję grę, kurwa, że będę po jakąś fiolkę tyle ammo marnował i wszystkiego innego gówna. Że będę po jakąś fiolkę zapierdalał tyle czasu. Wolę wczytać save'a z momentu, jak gadałem z Duke'iem. Który to był 3 tu. Bo po jakąś kurwa tą będę zapierdalał ten. To nie pojebała mnie jeszcze. Widzieliście, ile ja ammo z wszystkiego zmarnowałem? Michel to jest kozaka, hejterów trzeba jebać. Dziękuję bardzo, Liftonek. Którym jesteśmy? Aha. S. Dziękuję bardzo, Liftonek, za 3 miesiące subika. Dziękuję ślicznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Nie, to no... Za dużo jebania się by było. Z... No wiecie, no sami widzieliście po prostu, co tam było. Dla... Tak naprawdę niczego. An interesting selection. Kurwa, nie kupiłem. Dzięki za hajsik. Dzięki.
Kelly Malex Refriend, San Yo Placet Verkjour. Na szybkości. Czekaj, już spojrzę tylko na. Oj, moment, a to przypadkiem nie zaatakuje mnie teraz ten śmieszny potworek? Chat, dobrze pamiętam, że tutaj mnie nie zaatakuje nic? Dzięki za hajsik. Dzięki. Ale się zgrali, kurwa, z tymi donatami. Mówiłem, że streamerka. dziękuję bardzo Quicker oraz Rusin za piąteczkę. Czyli my musimy iść tutaj, wzdłuż wody, tak? No to wygląda. Wilczek, nie widzisz mnie. Jesteś moim przyjacielem. Nie chcesz mnie atakować. Jesteś grzeczny. Slime i substancja. Czym ja kurwa rozpierdolę slime i substancję? Nie, kurwa. Ale kurwa taka jest ciężka. Czym ja mogę zniszczyć slime i substancję? You have to get... But first you need to stream, you know. Because it's streaming group, you have to stream. But second you have to have your community. Minimal 50 average viewers and you don't be cringe kurwa jebana. This is also very important not to be cringe kurwa jebana. Jest więcej potworków kurwa. Jest więcej potworków. Uuu, ale wytimingował kurwa. O chuja wytimingował kurwa. Ała. Ała, ała, kurwa mać. Jak ty jeszcze żyjesz, kurwa, psie? No, zdaje mi się użyć flaski. Klikam w kontrol, już jak pojebany. Chyba go się też nie da zabić. Znaczy też. Na moim obecnym poziomie. O! Żartowałem. Ostatni nabój go odpierdolił. Zobacz, jakie jaja. Crystal Beast. Interesująca sytuacja. Akurat ostatni nabój go odpierdolił. Znaleźliśmy granatnik. Mamy granatnik, kurwa. Ale nie wracam po tamten ten. Nie wracam, ale mamy granatnik. Dzięki za hajsik. O kurwa, ile? Dziękuję bardzo. Ja pierdolę. Dziękuję bardzo, Liptonek, za 26 zł. Ja pierdolę, to są dwa kebaby. Dziękuję bardzo. Jezu, ale mi miło, dziękuję ślicznie. Dziękuję ślicznie, Liptonek. Holy shit, dziękuję bardzo. By the way, tam jeszcze coś jest. Nie wiem, czy słyszycie. No. Ten taki, ten. Szczerze, nie wiem jak wy, ale ja giga nie lubię w Resident Evil i w dwójce remake. I tutaj były takie flaki właśnie, takie żyjące kurwa coś. Straszne są te poziomy, w sensie one są obrzydliwe po prostu. To są obrzydliwe są te poziomy. I wydaje mi się, że jeżeli ta lokacja tak wygląda, to ten boss, z którym będziemy teraz walczyć, to będzie pewnie wyglądał jak chodzące żygi. O, świnie. Siema kurwa.
By the way, wytrzymało to świnia. Mit. Tutaj potrzebujemy jakiejś takiej gigadużej turbiny. Okej. Pojeb? No bo wtedy dostanę jedzenie z niego, co nie? Bo tam można, wiecie, te zwierzaczki tam zabijać. One są nawet markowane, widzicie? One są markowane na mapie. Tak samo gdzieś tutaj był kurczak jeszcze. O. One są po to, żeby ten... No to co? Wchodzimy do środka. Do naszego bossa. Zobaczymy. Co tu się stanie? O, widzicie? Coś tu jest. Jakaś łamigłówka chyba kolejna. Nie wiem. O, i sejwik. No, teraz częściej rzucają we mnie sejwik.